pokazie pana doktora Kaczorowskiego. Miło widzieć twarze, które się powtarzają. Niektóre widzę już zaprzyjaźnione, co niektóre twarze i które już miały ten zaszczyt i szczerze mówiąc mogły sobie pomóc, żeby przede wszystkim pomóc sobie te osoby, które już były na seansie z panem doktorem Kaczorowskim Dualnym. Widzę, że przychodzą nadal i jednak najważniejsze, że pomagają sobie. Przede wszystkim to jest to pomoc sobie, każdej osoby. Każda z nas potrzebuje pomocy, każda z nas jest potrzebuje drogi, światła, gdzie, w którą stronę i każdy ma problemy, ale czasem medycyna nie pomaga. I w takim momencie właśnie pan doktor, który jest trochę odmienny od wszystkich innych lekarzy, ponieważ z lekarzem ja nazywam duszy i człowieka tego wewnętrznego, nie tylko ciała fizycznego. Tak, to są lekarze, to mam już zgłębione od lat, ale mimo wszystko to, co pan doktor uczył się i studiował i co od 30 lat robi, pewnie się sprawdza, ponieważ 30 lat robi i ludzie od lat przychodzą i nadal potrzebują pomocy i coraz więcej potrzebują pomocy, ponieważ ciało jest ciałem, ale psychika człowieka jest niezgłębiona i też nie tylko można dotrzeć tylko do takich organizmu jak mózg, ale trochę głębiej trzeba, bo nie tylko na tym polega nasze życie, że tylko mózgiem się posługujemy, ale coś jest głębszego. I właśnie mamy tu specjalistę, który jeszcze raz powtarzam, od 30 lat to robi, więc i dobrze robi. Pomoc jest duża na pewno. Więc jeżeli ktoś by chciał skorzystać z indywidualnego seansu, bardzo zapraszam. Pan doktor jeszcze jest do 30 tutaj tego miesiąca, więc do mnie proszę na zapisy. Na wszystkich serdecznie i mam nadzieję, że dzisiejszy wykład, a także pokaz tego będzie następnym, ciekawy i na pewno coś przyniesie dla Państwa do wiadomości, ale też i do jakichś doznań, które Państwo będą mogli tutaj doznać w tym kilkugodzinnych seansie, w takim momencie i wykładzie jednocześnie. Więc jeszcze raz dziękuję wszystkim za przybycie i życzę dużo wrażeń jeszcze raz. Mniej więcej poznam Państwa, co się będzie działo. Teraz będzie wykład, który będzie trwał z jakieś półtorej godziny i z pokazami. Później będzie seans uzdrawiający, więc kto ma ochotę zostać, zapraszam. Kosztuje 10 funtów. Też mamy tutaj książki i CD, które bardzo bym prosiła, gdyby Państwo będzie przerwa, gdyby chcieli zakupić, to zapraszam bardzo, gdyby Państwo chcieli zgłębić informacje na temat hipnozy, hipnoterapii, więc zapraszam. Też wyszedł w tym tygodniu, kilka dni temu, artykuł o panu doktoru Kaczorowskim, kto jest w Gońcu, więc zapraszam do Gońca również. Rozdamy to jest tego Gońca. W przedsionku snu to się nazywa i to jest troszeczkę opisane na temat, na czym polega hipnoza, hipnoterapia. Tak ja mówię, dużo tu widzę osób, które już miały to doświadczenie, zgłębiły to i wiedzą, na czym to polega. Na pewno sobie chwalą, bo inaczej by uciekli, czyli oswoili się i widzę, że są, że jednak widzą w tym sens wszystkim, co się robi i też pomoc, jaką może przynieść. Więc jeszcze raz dziękuję bardzo za przybycie i głos oddaję panu doktorowi. Może oklaski dla pana doktora? Dla pani Marleny. Dziękuję. Jeszcze raz za imieniny, które będą. Może oklaski, jak nie będzie życzył. Dziękuję pani Marleny. Proszę bardzo. Pani Marlena jak zwykle świetnie zapowiada, więc nie mam nic do tego dodać, ani ująć. Artykuł tak, w Gońcu ukazał się w tym tygodniu, także proszę sobie poczytać, w przeciągu snu. To jest artykuł z ostatniego spotkania. I te seanse moje zbiorowe mają służyć temu, żeby zapoznać Państwa, na czym polega hipnoterapia, na czym polega hipnoza zbiorowa. Bo często osoby przychodzą nawet tutaj, kojarzą sobie hipnozę jako w ogóle coś estradowego, cyrkowego, niesamowitego, magicznego takiego, gdzie można człowieka obezwłasnowolnić, czy można oddziaływać w jakiś sposób nieznany może psychologii
nieznany. Ale to wszystko fantazja, to błąd. Hipnoza jest stanem pomiędzy jałą a snem. Jest to stan pośredni, bezpośredni, czyli nie jest to jawa ani sen. Jest to stan przejściowy. A więc osoby wchodzące w ten stan słyszą, reagują, wiedzą, że są tutaj. Nawet jak poprzednim razem grały tutaj taką orkiestrę, gdzie my zrobiliśmy wirtualną orkiestrę i one pamiętają, co z nimi się działo. Żeby Państwo nie kojarzyli sobie hipnozy z utratą świadomości, z czymś, czego nie wiemy, no nie wiem, różne są wyobrażenia ludzi. Przychodzą często na seans terapeutyczny, wyobrażają sobie, że zasną i nie będą nic pamiętały, że terapeuta coś tam zrobi, pomacha rękami i już problem znika. Jest to terapia, która wymaga również czasu. Terapia psychologiczna trwa co najmniej pół roku. Dopiero jeżeli ktoś mówi, że o problemy, jakie, które musimy rozwiązać w psychoterapii, spotkanie psychologiem, to po pół roku możemy widzieć jakieś efekty i jeszcze nie kończy się terapia. Jak Państwo korzystaliście z terapii psychologicznej, to wiecie, na czym to polega. Nasza terapia, hipnoterapia polega na tym, żeby na skróty dotrzeć do podświadomości naszej, czyli naszego umysłu nieświadomego. Nasza podświadomość jest to pewien obszar umysłu, który mieści się w nieświadomości. Podświadomość jest to przeszłość, jest to bagaż naszych doświadczeń, przeżyć, nauk i życia naszego z przeszłości. 90% naszego życia jest obligowane podświadomością. To, co przeszło już, to oddziałuje w 90% na nasze życie. Czyli można by było sobie obrazowo bardziej wyobrazić tak, to, co uczyliśmy się w szkole czy na studiach, no w 90% również procentach wykorzystujemy w swojej pracy zawodowej. Tak samo i nasze życie przeszło od dzieciństwa, to, co my się uczymy, doświadczamy, widzimy, rejestrujemy, wszystko oddziałuje na nasze życie obecne. Jeżeli te doświadczenia są z przeszłości pozytywne, konstruktywne, są te doświadczenia bogate w uczucia miłości, radości, szczęścia, zadowolenia, to jest bardzo dobrze, to ten program się udał. Ale jeżeli te nasze doświadczenia z dzieciństwa, z przeszłości są negatywne, oparte na uczuciu strachu, lęku, zagrożenia, bólu, złości, gniewu, pretensji, nienawiści i wszystkich jeszcze innych odczuć, chorób i jeszcze, no, co najgorsze mogłoby być w życiu, no to tak będziemy reagowali w przyszłości. My, jak gąbka, nasiąkamy tym wszystkim to, co w życiu widzimy, doświadczamy i tak reagujemy na zewnątrz, czyli wchłaniamy to wszystko, skanujemy, jakbym powiedział. Ostatnio pani u mnie była na seansie i powiedziała, że po seansie moim terapeutycznym widziała takie skany, jakby slajdy, które odpływają od niej z tymi zdarzeniami z przeszłości. Nasz mózg skanuje wszystko, ten świat zewnętrzny. Więc to wszystko, co my, jak na kamerze nagrywamy, czy na aparacie fotograficznym nagrywamy, to ta pamięć nasza wszystko trzyma, czyli nasza podświadomość taka jest niemądra chyba, bo wszystko rejestruje, jak kamera rejestruje. A nasz świadomy umysł służy do myślenia i działa nasza podświadomość, czy nieświadomość, to jest 90% naszego mózgu, do którego nie mamy wpływu świadomie, dostępu. Nie wiemy, co tam jest. Dopiero w stanie snu, hipnotycznego transu, zamyślenia czy medytacji mamy dostęp do tej nieświadomości naszej i możemy pewne przemyślenia swoje czy wspomnienia odtworzyć i oczyścić. Jak mamy kamerkę i wieczorem siadamy i w ciągu dnia robiliśmy zdjęcia i wyrzucamy te zdjęcia z kamerki, które są niepotrzebne. Tak można sobie taki przegląd zrobić poprzez medytację wieczorem, żeby zrobić rachunek sumienia i wyrzucić te niepotrzebne problemy złości, gniewu, pretensji, nienawiści i tak dalej. Zostawić te najpiękniejsze myślokształty, które nam są potrzebne. Idąc tym myśleniem, możemy teraz
powiedzieć, że tak właśnie na tym polega terapia, żeby wydobyć z człowieka na jak najwięcej tych negatywnych przeżyć, doświadczeń z przeszłości, wyrzucić je, oczyścić je. Tak jak w kamerce rzucamy do kosza czy aparacie, wyrzucamy te zdjęcia, które są nam niepotrzebne, a zostawiamy te najpiękniejsze. Żeby tak się udało w ciągu dnia, wieczorem oczyścić 50%, to brawo, to jest bardzo dużo. To by było świetnie. To człowiek by wtedy żył na wyższych częstotliwościach stanów świadomości, bo poprzez hipnozę wznosimy człowieka w inny stan świadomości, czyli na wyższe poziomy świadomości. Odrywamy od tych odziemskich problemów, tych czarnych myśli z przeszłości, nie tylko z dzieciństwa, ale z poprzednich wcieleń. No i na tym polega nasza terapia. Wobec tego tak, wygodna pozycja, nie krzyżujemy nóżek, tak jak poprzednim razem pan siedział, tu pani też. Rączki dobrze by było tak położyć, tak jak pani tutaj. I teraz, dobrze, wygodna pozycja, ok? I teraz unosimy, będę do państwa mówił, a państwo słuchając będą wykonywali moje polecenia. Kiedy mówię do państwa, możecie unieść wtedy oczka do góry, patrząc w sufit, koncentrujecie swoją uwagę, tak jakbyście zawiesili swój wzrok na suficie. Proszę, oczka uniesiemy do góry. Raz, patrzymy w sufit. Cały czas patrzymy w sufit. Dwa, oczka uniesione do góry. Powieki zaczną za chwilę mrugać, stają się ciężkie. Nie zamykamy je tylko, kiedy powiem 10. Państwo opuszczą powieki w dół. Dwa, trzy, cztery, pięć, 6, 7, 8, 9, 10. 7. Wszystko teraz przyjęło. Ciężkie ręce, palce, ciężkie nogi, ręka, głowa. Wszystko przyjemnie zasypia. Zapadasz się głębiej, głębiej. Teraz czujesz wszystko takie jeleniwe, trędy, ciężkie, bardzo przyjemnie, ciężki śpisz, zapadasz się głębiej, 10, 9, 8, 7. Sześć, pięć, bardzo dobrze, twoje ciało zasypia. Tak, otworzymy oczka, wracamy tu i teraz, raz, dwa, trzy, otworzymy oczka, pięknie, powoli wybudzamy się dalej, tak, wracamy z tej pięknej plaży, choć niektórzy mogą jeszcze zostać na tej plaży, tak. Tak, panie Mirku, widział pan poprzednim razem, tak. Jak taki leżał sobie na moście kataleptyczny. Tak, widziałem. A jak dzisiaj pan się czuł? Ja się czuję rewelacyjnie. Rewelacyjnie, nie to, tak. Że dobrze, bym powiedział bardzo dobrze. O, bardzo dobrze, no proszę bardzo, no to świetnie. A pan jak? Widział pan siebie, tak? Gwałtownie. Proszę? Gwałtownie. Był pan tu u mnie? Nie. A jak pani imię? Emilia. Emilia. Niech pani tę rączkę swoją tak rozluźni. Rozluźniona? Zawsze widzi pan, jak to człowiek Proszę, nie do końca. Spróbujemy teraz tak bardziej rozluźnić, nie myśleć o niczym, nie martwić się, nie denerwować. Patrzę pani na tą rączkę teraz, patrzę. Ale koncentruj uwagę ją tylko tutaj.
I teraz jeszcze bardziej oczko uniesione do góry. To za chwilę, kiedy ręka opadnie w dół, wejdzie pani w trans, ale patrzy dalej na nią. Na nią przypomnę cyfrę 3, 6, 9. Spać. Śpi. Twoje ciało zasypie. Chodzisz głębiej, 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 głębiej. 10. I znowu wrócisz teraz na tą piękną plażę. Słońce, ciepło. A może wróci na piękną górę i poczuć, jesteś na tej górze. Jesteś na pięknej górze. Teraz obliczę 1 do 3. Wstaniesz i wejdziesz głębszy trans hipnotyczny. 1, 2, 3. Wstań. Weź głęboki oddech, rozluźnij się. Bardzo dobrze. Teraz podejdź do mnie. 1. Wchodzisz głębiej. Głębiej. Podchodzisz do mnie dalej. 2. Głębiej. Jeszcze głębiej. Bardzo dobrze. Stoi. I teraz twoje ciało robi się sztywne, drętwe. Bardzo dobrze, stan tam. Bardzo dobrze. Pięknie. Teraz, kiedy policzę 1 do 3, twoje ciało bez lęku poleci do tyłu. Kiedy powiem 3, teraz stop, baczność. Kiedy powiem 3, twoje ciało bez lęku poleci do tyłu. 1, 2, 3, spać. Sztywne. To jest most kataleptyczny. Tak wygląda katalepsja. I osoba wchodzi w trans w tym czasie. Może leżeć na 2 krzesłach, może leżeć na innych rzeczach i może wrócić nawet w tym stanie do przyjemnych wspomnień. Mogą być to wspomnienia również z dzieciństwa, innego miejsca. Bardzo dobrze spać. Śpi. Głębiej, głębiej. I odliczam 10 do 0. Od dzisiaj wracam ciebie teraz do dzieciństwa, kiedy jesteś małą dziewczynką i wydychasz wszystko siebie. 10. Jeszcze wydychaj. Będziesz widziała sytuacje, które wydarzyły się w twoim życiu, które mają wpływ na obecne twoje życie, które mogą cię denerwować, stresować, wprowadzać cię w złość, gniew, zakłopotanie. 8. Jeszcze wydychaj. 7. Teraz możesz wydychać, wyrzucić wszystko z tej góry. 6. Jeszcze głęboki wdech i wydech. I będziesz widziała te sytuacje w dzieciństwie, które mają wpływ na twoje obecne życie, które chcesz dzisiaj wyrzucić. 5. 4. Możesz wyrzucić płacz, ból, złość. Płyniemy. Jeszcze bardziej, jeszcze głębiej. Głębiej. Świetnie pływasz. Poruszasz się dalej do przodu. Płyniesz jeszcze dalej. Jeszcze dalej. Pięknie. Bardzo dobrze. Pływasz teraz, czujesz się świetnie. Dlatego wiesz, pokochasz od dziś wodę. Będziesz chciała kąpać się, pływać, cieszyć się w tej wodzie. Pięknie. Wrócimy teraz na brzeg. Płyń do mnie. Do mnie płyniesz. Pięknie. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Pięknie. Cudownie. Stop. Siadaj, śpi. Emilia. Pamięta pani swoje imię? Świetnie. Jak się czujemy? Dziękuję pani Emilia. Wszystkiego dobrego. Ja zademonstrowałem tutaj troszkę taki bardziej estradowy sansik. A możemy tutaj jeszcze wprowadzić. Ja pokażę, jak wygląda nawet te osoby, które były, bo tu pani Iza to szybko wchodzi w trans, bo już była u mnie. A pan jak ma na imię? Panie Radku, pamięta pan tą cyfrę 3, 6, 9? Proszę, patrzeć mi w oczy. Spadnie. Raz, 2, 3, wstań. Bardzo dobrze. Wejdź głęboki oddech. Rozluźnij. Bardzo dobrze. Teraz powoli. Będziesz podążał za moim głosem. Odliczą 1 do 10, chodzisz głębiej. Za moim głosem 1. Idziesz za mną. 2. Za mną. 3. Głębiej. Coraz głębiej. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
rekonstruujemy twoje ciało sztywne, drętwe. Kiedy powiem trzy, bez lęku polecisz do tyłu, zapadniesz w trans. Raz, pięknie, dwa, trzy. Spać, śpisz, śpisz. Chodzisz głębiej, głębiej w trans. Coraz głębiej zapadasz się za twoje ciało sztywne. Można go położyć na krześle i można na stole położyć, można jeszcze coś zrobić, to, ale tu można przeprowadzić, proszę panią, terapię. I nie trzeba poduszeczek tutaj, ani mikrofonu piszczącego, który nie przeszkadza. Prawda, panie Emilu, nic nie przeszkadzało panie w trakcie seansu i tak samo i tu nie przeszkadza, bo on może być teraz tu i tam, czyli tu, a może być i tam. Na pięknej plaży, na słońcu, nad morzem i leżeć sobie spokojnie, wygodnie, w przyjemnym transie śpi. A teraz w trakcie seansu będziesz ze mną rozmawiał i to, co ja mówię, będziesz odpowiadał na moje pytania. Będę wprowadzał cię w głębszy trans i za każdym razem będziesz chodził głębiej, głębiej, głębiej. Pięknie, nie ma cię tu, jesteś tam. Wypowiedz swoje imię. Radek. Radek. Jak się czujesz, Radek? Dobrze. Gdzie siebie widzisz? Na łące. Na łące, pięknie. Lubisz łonie natury, świetnie, cieszę się. Ja odliczę od 10 do 0, wrócisz do swojego dzieciństwa, Radek. I będziesz widział siebie. Kiedy masz 5-6 lat, o, dobrze, 10-9, będziesz się widział tam, gdzie chcesz siebie widzieć. Dobrze. 8-7-6-5-4-3-2-1-0. Świetnie. Ile masz lat? 8. Gdzie siebie widzisz? W szkole. W szkole. W której ławce siedzisz? Przy ostatniej. A lubisz do szkoły chodzić? Średnio. A lubisz grać w piłkę? Też nie za bardzo. A lubisz dziewczyny? O to tak. Tak. A jaką masz dziewczynę? Opisz mi. Która ci się podoba? Radek? Jak ma na imię? Jacqueline. Jacqueline, pięknie. Jakie ma włosy? Blond. Bardzo ładnie. Podoba ci się blondynka? Bardzo. Bardzo. Proszę państwa, to co teraz, to były pokazy, które takie zademonstrowaliśmy troszkę włącznie z mostem kataleptycznym i to jest, była część estradowa. W tym była zawarta też część i terapeutyczna. Tak jak tu mówiliśmy, że nie ma na estradzie terapii, ale może być terapia, tylko hipnotyzer nie przeprowadzi terapii, chyba że będzie terapeutą, bo nie może tego zrobić. Czy hipnotyzer może zaszkodzić komuś? Oni uczą się, żeby nie zaszkodzić nikomu, a więc robią to też delikatnie i to, co jest możliwe. Jeżeli wybierają z publiczności osoby, które bardziej są otwarte na to, młode osoby i w tym wypadku, no, w jaki sposób tam też odpowiadają za to, bo to jest to, że publiczne jest, ale nie jest to niemożliwe. Dobrze, teraz tak. A pani jak się czuje w czerwonym? Dobrze się czuje. Pamięta pani, jak koduje tą, bo ja za wam państwu zakodowałem tą cyfrę 369. Łatwiej będzie wtedy, kiedy ktoś przychodzi do mnie po tym już, I łatwiej będzie wprowadzać w taki stan. A niech pani położy rączki i będziemy zobaczymy, jak ta cyfra działa, 369. Ja będę mówił tak do pani, a pani zobaczy, teraz patrzy mi tutaj na palec i poczuje, że wchodzi w trans, tak jak była w transie. Patrzy na palec, kiedy wstępnie, to podniesie się w sen. 3, 6, 9, 3, 6, 9, 3, 6, 9, 3, 6, 9, 3, 6, 9. Śpi.
ciało zasypi. Wszystko powoli opada w dół. Zapadasz głębiej, głębiej, głębiej. 10, 9, 8. Zapadasz głębiej. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Zapadasz się w sen. Twoje ciało śpi. Każdy nerw i mięsień ciała. Każda komórka ciała. Śpisz. Jesteś w transie. A teraz uniesie się do góry, wejdziesz w głębszy trans. 1, 2, 3. Wstań. Głębiej wejdziesz. Głębiej śpi. Podaj mi rękę. Wygłębiej. Chodź ze mną. Chodź ze mną. Powoli chodź do przodu. Powolutku, pocholutku, bezpiecznie. Chodź ze mną. Chodź ze mną. Pięknie. Chodź ze mną. Pięknie. Bardzo dobrze. Teraz idziesz na plażę. Na piękną plażę. Ciepło jest gorąco na tej plaży. Piękny dzień. Podejdź bliżej. Usiądź sobie wygodnie. Siadaj, śpi. Śpisz. Rozmawiasz ze mną teraz. Powiedz, jak się czujesz? Dobrze. Dobrze, przyjemnie, prawda? Jesteś na plaży. Lubisz się kąpać? Proszę. Bardzo. Świetnie. To wstań. Rozbierz, zdejm siebie ubranie. Zdejm siebie ubranie. Będziesz wejdziesz do wody. Tak? Chcesz wejść do wody? To zdejm sweterek. Pięknie, podejdź do przodu. Chodź do mnie, płyń. Wejdź do wody, pływaj. Poruszaj się, teraz płyniesz. Płyniesz, chodź ze mną, płyń. Pływasz teraz, pięknie, bardzo dobrze. Cudownie. Pięknie. Chodź ze mną. Wróć z powrotem. Bardzo dobrze. Teraz wypływasz na brzeg. Jesteś w głębszym stanie. Pięknie. Stop. Świetnie. Lubisz tańczyć? A co lubisz tańczyć? Jeszcze raz. No to proszę. Teraz będzie muzyka. Damy muzykę i brawa. Tańczymy. Teraz zatańcz. Teraz na. Pięknie. Zaczynasz tańczyć teraz. Jesteś przed publicznością. Publiczność bije brawa. Jesteś na scenie. Zaczynasz tańczyć. Brawo. Zaczynasz tańczyć. Tańcz. Tańczysz. Bijemy brawa w ten sposób. Pięknie. Brawo. Brawo. Pięknie. Brawo. Brawa. Brawa. Pięknie tańczysz. Cudownie. Wspaniały taniec. Brawa, brawa, cudownie. Bardzo pięknie. Cudowny taniec, brawa. Publiczność bije brawa. Jest zachwycona twoim tańcem. Tańczysz na dużej hali. Tańczysz na dużej scenie. Tańczysz na londyńskim teraz scenie. Prawda? Londynie. Londyn bije brawa. Publiczność jest zachwycona. Cudownie, pięknie. Wspaniały taniec. Pięknie. Brawo. Cudownie. Cudownie. Ukłonisz się teraz pańskim. Brawo. Cudownie. Pięknie. Pięknie. Cudowny taniec. Jesteś w transie.
pięknie. Unieś teraz rączki do góry, jesteś świetną tancerką. A teraz zrobisz most, most teraz zrobisz piękny do tyłu, pięknie, cudownie. Pokażesz teraz mostek, cudownie. Opierasz się rączkami. Cudowny mostek. Rączki opierasz. Cudownie. Pięknie. No, chcemy pokazać, jak mostek wygląda. Taka cudownie. Czy zobaczymy, czy ta osoba zrobi ten mostek po tym. Brawo! Brawo! Pięknie nosisz do góry. Pięknie. Ukłoń się teraz Państwu. Pięknie. Teraz idziemy sobie ponownie na plażę. Występuję teraz, zatańczyłaś na pięknej scenie. Usiądź sobie tu powoli, siadaj. Śpi. Śnisz. Bardzo dobrze, świetnie. Tańczyć. Ja cię odliczę od 10 do 0. Teraz w swojej podświadomości wrócisz do swojego dzieciństwa. Wrócisz do swojego dzieciństwa, kiedy masz 5-6 lat. Wypowiedz swoje imię. Agatka. Powiedz, gdzie siebie widzisz. W domu jesteś, tak? Z kim jesteś w domu? Z mamą i tatą i siostrą. Jak się czujesz w domu? Tak? Nieraz dobrze? Teraz niedobrze. Teraz niedobrze? Dlaczego teraz niedobrze? Dlaczego? Co się dzieje? Tata jest bardzo zły. Dlaczego tata zły jest? Bardzo dobrze. Podejdźcie, zobaczcie, to jest hipnoza. W tym stanie ona widzi to, co jest w głowie. To jest trans hipnotyczny. Czyli nie patrzy prosto, tylko patrzy na trzecie oko. Widzicie? I to mrugi. Teraz otwieramy, bo tu koncentruję uwagę na trzecim oku. O, tak to wygląda. Transhipnotyczne wygląda w ten sposób. I można go sprawdzić. O, to jest transhipnotyczne. Tak. O, dobrze. I odchodzi. Teraz. No jak się powiesz czuła? Proszę powiedzieć. Przyjemnie było? A jak się na końcu? No chcemy no, chociaż jakieś kilka słów, jak przeżycie. Zaskoczona jestem. Zaskoczona jestem. Czym zaskoczona? Rozebrana. A, rozebrana. No nie kazałem do końca się rozbierać. No. A właśnie. Mostek. Ale co jeszcze? Co pamiętasz jeszcze? Przepraszam, zwracam się. Ile masz lat? 25. No. Bardzo czuję się teraz spokojnie, czuję się taka zrelaksowana i bardzo lekka. Lekka, tak. Taka lekka czujesz tak. Się, tak? Przyjemnie było w tym czasie. Bardzo, bardzo. No jakby powiedzieć tu Państwo, popatrzą na to, co to Koczorowski tutaj demonstruje, jakiś chocki klocki. Czyli warto było się poddać takiemu seansowi. Zdecydowanie, tak. Tak? Tak. A co z tego seansu pamiętasz? Pamiętam, że rozmawiałam z tatą. Mhm. I chyba to troszkę zrobiło się tak. Na duszy spokojnie. Tak, ale to też było takie przeżycie na początku, bardzo takie dogłębne. Tak, takie duchowe przeżycie. Tak. Ale, bo Państwo może nie chcieliby się dowiedzieć, widziałaś tego ojca faktycznie, jakby stał przed tobą? Tak, nie. Ja widziałam jakby taki cień, kontury bardziej. Aha, kontury. Nie czułaś, człowieka. Że to ojciec, tak? Mhm. Myślę, że czułam. No. Czułam zdecydowanie, jak odchodzi do takiego światła. A gdzie to czułaś tu, gdzie światło? W głowie, tak jakby szedł do góry. No, i gdzie jeszcze siebie widziałaś? Na jakiejś scenie. Tak? Na scenie? A co tam na scenie robi? Jakieś głupoty. Jakie głupoty? Nie wiem, tańczyłam. Tak? Widziałam dużo reflektorów, dużo świateł, publiczność. Tak, tańczyłaś tam, tak? Reflektory, publiczność, tak? Bili brawo? Bili. To czyli pięknie, no bo jednak
No, za coś bili brawo, bo za darmo nie biją, bo mi nie chcą bić brawa, widzisz, ale to bili brawa. No, trzeba zasłużyć na brawa. No. A co jeszcze robiłeś na tej scenie? Tylko, że tańczyłam. Mhm. To ja proponuję, tu pan jest reporter właśnie, który reżyser, który nagrywa troszkę, to proszę do niego się zwrócić, to pokaże, co było robione. Udostępnimy jej, tak? To jest tylko do pana doktora, to pan doktor się zrobi, to już nie moja sprawa. Mam zgodę. Dobrze. No, czyli przyjemnie było. Bardzo przyjemnie. Brawa dla Agatka. Dziękuję bardzo. Proszę. Państwo, jedni łatwi, drudzy trudni. Były różne sprawy napisane na kartkach. Problemów osobistych natury psychicznej nie da się zrobić od razu, ale na pewno poczucie tej jedności w tej świątyni i tego błogiego stanu i to, co starałem się przekazywać energię w tym miejscu, gdzie związane były z problemem, niektórzy z Państwa doświadczyli to. W styczniu na pewno będziemy tutaj, Pani Marlena. W lutym, marcu, co każdego miesiąca. Proszę bardzo. Podziękować. Więc przede wszystkim dziękuję wszystkim za obecność i dziękuję za to, że wszyscy tutaj się zgromadzili i że wierzą w te techniki i przede wszystkim pomóc sobie mogą. To jest, no, ważne jest, żeby w to wierzyć, bo inaczej, że się nie wierzy, to nie pomoże, to jest normalne. I mam nadzieję, że pan doktor no, częściowo pokazał, co jest możliwe, a co jest niemożliwe. Ale mówię, w ten stan, który ją wprowadza i po tylu latach jednak praktyki to działa. I na pewno to jest możliwe, żeby sobie pomóc i każdemu pomóc. I pomóc przede wszystkim swojej duszy, która na pewno gdzieś tam czas do czasu się odzywa i tam troszeczkę pucha. No jak dusza już mówi, to już i do mózgu dochodzi, czasem nie wytrzymuje w pewnym momencie. No ale nic, mam nadzieję, że każdy z Państwa, każdy z indywidualnie pomógł sobie przede wszystkim, bo o to chodzi. Tutaj jest tylko pomoc zewnętrzna, ale każdy musi pracować nad sobą, każdy z Was i każdy z nas, i ja również, i pan Karzulowski pewnie też. Każdy ma z nas problemy i każdy musi je rozwiązywać jednak sam, a gdy potrzebuje pomocy, to na pewno może się zjawić do fachowca takiego jak pan doktor Kaczorowski i na pewno pomoże. Czyli w tym tygodniu zapraszam. W tym tygodniu, że pan doktor będzie do końca tygodnia.